krzem w organizmie i bor, i myślę, że jeszcze tutaj krzem bor z jodem przede wszystkim. Na te preparaty uzyskaliśmy 2 patenty. Uważamy, że jest wielką nadzieją właśnie profilaktyki przeciwnowotworowej, którą zamierzamy wprowadzać. W książce Szkoła Zdrowia krzem jest nazwany wprost pierwiastkiem życia, gdzie wprost się mówi, że żaden organizm nie może istnieć bez krzemu, zapewnia elastyczność ścianek, niedobór krzemu w pokarmach to chore naczynia krwionośne i można powiedzieć, że to atomowa jednostka łącząca mózg z ciałem, dlatego bardzo wiele osób, na przykład chorych na depresję, fajnie reaguje na krzem i u tych osób widać poprawę i, co jest rzeczą istotną, przyspiesza gojenie ran i złamań, mianowicie jego kumulacja w okolicach tak zwanego stożka wzrostu kości jest między 30 a 50 razy większa niż w reszcie organizmu, natomiast w przypadku poparzeń czy skaleczeń wzrasta ta ilość od 10 do 20 razy. I bez krzemu wiele mikroelementów jest bardzo słabo przyspajalnych i kobiety karmiące, matki, osoby po wypadkach powinny stosować tego preparatu zdecydowanie więcej, podobnie jak też intensywnie trenujący sportowcy.